Witam ponownie po tygodniu odstępu. Widać, że ostatnie dwa tygodnie to bardzo silne umocnienie się euro względem złotego i podobnie innych walut. Złoty głównie tracił ze względu na sytuację makroekonomiczną w Europie, czyli duże zawirowania, duża niepewność powodowały odejście od waluty euro i tym samym od polskiego złotego, który znajduje się w koszyku walut ryzykownych państw wschodzących. Stąd też bardzo duża korelacja między tymi dwoma walutami spowodowała, że rynek podążył tak wysoko. Natomiast aktualnie widać, że dotarli do geometrii 100%, ponieważ ten odcinek jest równy temu. Brakuje zaledwie około 20-40 pipsów do realizacji tej geometrii. Natomiast już na wykresie o mniejszym interwale, na wykresie dziennym, widać, że ukształtowała się 3 dni temu w środę spadająca gwiazda. Dodatkowo było to na poziomie 61,8, czyli w bardzo istotnym miejscu. W związku z tym, że rynek zauważył ten poziom, uważam, że jest tutaj możliwa korekta, natomiast jest to uzależnione niestety od sytuacji makroekonomicznej w Europie, a nie tylko w Polsce. Dodatkowym sygnałem sprzedaży jest wskaźnik RSI, który na wykresie dziennym ma wartość 79, a nawet miejscami 80. Widać, że na historii bardzo rzadko bywają takie okresy, kiedy wskaźnik RSI jest aż tak wysoko. I przeważnie są to okresy, kiedy rynek bardzo dynamicznie spada. Natomiast co się wydarzy, tak jak mówię, należy uwzględnić jeszcze w strefie euro. Jeżeli tylko nastąpi jakieś uspokojenie, tak samo i na rynku złotego nastąpi ponowny spadek jego wartości. Na rynku dolara do złotego na wykresie tygodniowym widzimy również bardzo silne umocnienie się, jeszcze silniejsze niż na rynku euro do złotego. Ma to oczywiście związek z tym, że dolar bardzo zyskiwał ze względu na stratę euro na wartości. Natomiast tutaj jest bardzo istotna rzecz. Wyznaczyłem kanał cenowy, natomiast w dosyć nietypowy sposób, ponieważ wyznaczyłem go po dołkach, które są już pewne, tak? Mamy dołek pierwszy oraz drugi. Tą linię skopiowałem jako linię równoległą od tego szczytu i trzeba zauważyć, że tak, w tym miejscu faktycznie było przebicie tej linii, natomiast tutaj tylko cieniem, a tutaj zaraz został powrót, tak więc należy traktować, że ta linia jest ważna. Natomiast w tym przypadku cena odbiła się już od tej linii, tak więc mamy pewien opór. Na wykresie dziennym widać, że też w nieprzypadkowym miejscu, ponieważ na poziomie 78,6 pojawiła się najpierw szpulka. Trudno zaliczyć to do spadającej gwiazdy, ponieważ jest za długi cień dolny, natomiast już jest szpulka w tak wysokim miejscu, ponownie wskaźnik RSI powyżej 80. No później lekkie jeszcze podciągnięcie do góry, ale piątek pokazał, że jednak jest siła w dół. Tak jak mówię, dolar zaczął tracić względem euro i to od razu widać tutaj na rynku polskiego złotego. Jeszcze na wykresie 4-godzinnym widać, że bezpośredni ruch spadkowy dał bardzo ładną siatkę Fibonacciego. Pomniejszając, będzie to może trochę lepiej widoczne. Rynek dotarł do poziomu 314. Fakt, nie jest to stricte poziom Fibonacciego, jednak bardzo często liczba pi jest używana również na rynkach finansowych. Natomiast poziom 268, który jest jednym z istotniejszych poziomów Fibonacciego, traktuje się teraz jako wsparcie. Tutaj można potraktować, że był podwójny albo nawet potrójny szczyt, tak więc również silny sygnał. Natomiast wszystko zależy od tego, jak się rynek otworzy w weekend, po weekendzie oraz co zrobi następne. Przebicie poziomu 261 otwiera drogę do spadków. Uważam, że bardzo możliwe jest i byłoby to wskazane ze względu na sytuację makroekonomiczną Polski, aby złoty zaczął się umacniać. Na rynku funta było bardzo duże umocnienie się funta, widać ten cień do góry, wtedy nawet inne waluty tak bardzo nie zyskiwały jak funt. Natomiast widać, że już dużo większe jest cofnięcie się tej pary walutowej. Rynek nie ma tyle siły, aby utrzymać tak wysoką relację tych dwóch walut. Ukształtowała się również szpulka, nie jest to żadna formacja świecowa, natomiast to, że te trzy świece się ukształtowały czarne, tak naprawdę
widać, że rynek zwolnił, natomiast nie ma jeszcze sygnału stricte sprzedaży. Tutaj również aktualnie znajdują się na wsparciach. Zobaczymy, co wydarzy się po weekendzie. Funt jest teraz aktualnie bardzo, czy walutą w cenie, tak naprawdę wszystkie, już nawet pojawiały się komentarze, że jest to następca jena, czyli taką walutą bezpieczną. Natomiast czy tak faktycznie jest, to dopiero się okaże, ponieważ trzy ostatnie dni, co też zresztą widać na rynku złotego, to duże osłabienie się natomiast funt. Jeszcze na wykresie H4 również widać, że nastąpił krótkotrwały ruch do góry, który jedynie dotknął poziomu 261,8 i od razu powrót do poziomu 200. Tutaj oczywiście trzeba poczekać, co się wydarzy dalej, natomiast takie zachowanie, czyli dotarcie do pewnego poziomu i od razu powrót, sugeruje, że no rynek po prostu nie akceptuje tych cen. Tak więc bardzo możliwe, że będzie próba jeszcze wyjścia ponowna ponad ten poziom, jednak widać, że rynki się nie zgadzają na tak wysokie ceny. Zresztą na wykresie dziennym tutaj wskaźnik RSI miał wartość 84, który jest już naprawdę ekstremalną wartością. Na rynku franka pozwoliłem sobie wyznaczyć nieco znowu inny kanał cenowy, również po dołkach. Wyznaczyłem, pociągnąłem linię trendu, czy po prostu linię po dołkach, po czym skopiowałem ją do po szczytach ostatnich i znowu rynek zatrzymał się idealnie w tym miejscu, formując gwiazdę, spadającą gwiazdę. Niepokoić może fakt, że wybili się ponad tą linię trendu, przerywaną. Tak więc, jeżeli faktycznie miałyby nastąpić spadki, to należałoby tego oczekiwać dopiero po przebiciu tej linii trendu, która aktualnie będzie wsparcie. Wskaźnik RSI na wykresie dziennym wynosi 80. Więc reasumując, sytuacja złotego technicznie wygląda dobrze, powinny polskie złoto się umacniać, natomiast wszystko zależy niestety od sytuacji makroekonomicznej i sytuacji euro. Jeżeli dalej będą zawirowania, dalej będzie niepewność, będzie ucieczka od walut ryzykownych, takim niestety jest wciąż polski złoty. Dziękuję serdecznie za uwagę.